To jak po drodze podsumuję już event. Wydaje mi się, że było troszeczkę biedniej niż w zeszłym roku. Natomiast nadal duży plus taki, że no, trzema różnymi samochodami jeździłem. Zobaczyłem w różnych warunkach. Nie Teslami, co jest zawsze też plusem, bo Tesle mam na co dzień. Spotkałem się z moimi znajomymi. Pojechaliśmy w tym korowodzie. O korowodzie mówiłem już w zeszłej relacji, co o nim myślę. To się w sumie nie zmieniło. Dalej uważam, że to bardzo fajny sposób na pokazanie tych zalet, jakie mają elektryki. W ogóle cały event. Bo to, że te samochody jeżdżą, widać je w ruchu, to dużo zmienia. No. I co? No zawody się nie udały. Ring Taxi z kierowcą rajdowym nie było dzisiaj, okazuje się. No, ale powiedzmy, że plan tak wykonany w 80%. I tak dobrze. Czy gdybym wiedział, że tak będzie, bym nie przyjechał? Dalej bym przyjechał. Darmowy bilet i możliwość spotkania znajomych i fajnych ludzi, i zobaczenia może jakichś nowinek. To jest zawsze fajne. I przejechania się tymi nowinkami. Więc... dobrze. No. Zapraszam tylko na relacje z trasy powrotnej, jak ktoś jest zainteresowany, a jak nie, no to się żegnam. Trzymajcie się. Cześć.